Szanowni Państwo, dzisiaj chciałabym poruszyć temat unijnej polityki społecznej prowadzonej wobec rodzin i kobiet oraz rzeczywistych wyborów i preferencji kobiet, matek preferowanych, deklarowanych w badaniach empirycznych. W pierwszej kolejności jednak chciałabym zacząć od krótkiego teoretycznego wstępu. Chciałabym przedstawić proponowane w literaturze dwa podziały na modele polityki rodzinnej, które nam się przydadzą do oceny polityki rodzinnej prowadzonej przez Unię Europejską. Pierwszy z nich zakłada podział na model liberalny, konserwatywny, socjaldemokratyczny i południowoeuropejski. Model liberalny zakłada, że odpowiedzialność państwa za sytuację rodziny jest ograniczona do minimum. To obywatele są odpowiedzialni za swój byt, za swoją sytuację życiową i finansową. Państwo wspiera jedynie aktywne działania jednostek, na przykład przez system podatkowy. Świadczenia socjalne w tym modelu istnieją, ale są one ograniczone do minimum. Model konserwatywny, który jest chyba najbardziej upowszechniony w kontynentalnej części Europy, zakłada odpowiedzialność zarówno rodziny, jak i mocne, silne regulacje ze strony państwa. W modelu tym promuje się tradycyjny model rodziny, w którym to mężczyzna jest głównym żywicielem i którego to działania państwo głównie wspiera. W modelu tym państwo zapewnia świadczenia społeczne w dużo większym stopniu niż w modelu liberalnym. Model socjaldemokratyczny, które myślę, że najbardziej nas będzie interesował w kontekście unijnej polityki, zakłada, że decydującą rolę w kształtowaniu sytuacji rodziny odgrywa właśnie państwo. Celem państwa jest aktywizacja zawodowa jak największej liczby obywateli, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W tym celu bardzo rozpowszechniona jest opieka instytucjonalna nad dziećmi. Wsparcie również społeczne usług dla matek, dla rodzin, ale również dla osób starszych czy niepełnosprawnych. W modelu tym państwo niejako stara się przejąć, zdjąć z barków rodziców część odpowiedzialności za wychowanie dzieci. Ostatni model, południowoeuropejski, jest nieco podobny do tego konserwatywnego, gdyż również zakłada silną pozycję rodziny, więzi rodzinnych, roli krewnych i w związku z tym jednak państwo inaczej podchodzi do wsparcia rodziny, zakładając, że to rodzina ma sobie pomagać i ta pomoc państwa jest ograniczona. Drugi podział polityki rodzinnej na explicita, czyli bezpośrednią, wyraźnie adresowaną do rodziny, i implicite, czyli pośrednią. Polityka explicite są to jasno określone działania ukierunkowane na osiągnięcie określonych celów dotyczących rodziny. Przykładowo, będą to świadczenia socjalne dla rodzin, programy pro, ale również antynatalistyczne, specjalna opieka zdrowotna dla matek i dzieci. Polityka implicite, pośrednia, są to działania w innych dziedzinach polityki państwa niż polityka rodzinna, które jednak mają wpływ na funkcjonowanie rodziny. Przykładowo będzie to polityka podatkowa czy polityka przeciwdziałająca bezrobociu. Jak państwo zauważą w dalszej części wykładu, można zaryzykować tezę, że Unia Europejska prowadzi politykę rodzinną o charakterze socjaldemokratycznym. Przechodząc już do konkretnych aktów prawa wspólnotowego, które regulują, wyznaczają de facto politykę rodzinną, chciałabym zacząć od tego, o czym już wspomniał pan profesor Stępkowski, że zgodnie z artykułem 9 Karty Praw Podstawowych prawo do zawarcia małżeństwa i prawo do założenia rodziny są gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulującymi korzystanie z tych praw. Oznacza to, że prawo rodzinne materialne pozostaje poza kompetencjami Unii Europejskiej. Dlatego Unia Europejska wykorzystuje swoje kompetencje
w zakresie polityki społecznej, aby wpływać na polityki rodzinne państw członkowskich. Tutaj warto jednak pamiętać, że traktat o Unii Europejskiej ogranicza te kompetencje, wprowadzając zasadę subsydiarności. W ostatnich latach jednak ogromne znaczenie i wpływ na kształt tej polityki prowadzonej przez Unię Europejską mają akty prawa miękkiego. Teoretycznie, jak wiemy, akty prawa miękkiego nie są bezpośrednio wiążące dla państw członkowskich, jednak zgodnie z zasadą skutku pośredniego powinny być one uwzględniane przy interpretacji norm prawa krajowego. I tak w kontekście właśnie unijnej polityki rodzinnej trzeba stwierdzić, że Unia działa tutaj głównie poprzez instrumenty walki z problemami demograficznymi i instrumenty walki z nierównością płci. Jeśli chodzi o politykę demograficzną, takim przełomowym, pierwszym przełomowym dokumentem unijnym wyznaczającym politykę demograficzną był komunikat Komisji Europejskiej Demograficzna przyszłość Europy przekształcić wyzwania w nowe możliwości z 2006 roku. To w tym dokumencie zwrócono uwagę, iż problem starzenia społeczeństw Unii Europejskiej będzie jednym z największych wyzwań Unii Europejskiej w najbliższych latach. Jako przyczyny wskazano ujemny przyrost naturalny na średnim poziomie 1,5 dziecka, podczas gdy zastępowalność pokoleń gwarantowana jest przy wskaźniku 2,1, osiąganie wieku emerytalnego przez powojenne pokolenie baby boomu, wydłużanie średniej długości życia oraz napływ imigrantów. Trzeba tutaj zaznaczyć, że starzenie społeczeństw będzie skutkować znaczącym spadkiem gospodarczym oraz wzrostem wydatków publicznych. Zatem jest to naprawdę poważny problem. Komisja Europejska wskazała w tym dokumencie 5 kierunków polityki, które powinny zostać podjęte, aby zapobiec katastrofie gospodarczej i polepszyć sytuację demograficzną. Były to wzrost dzietności, wzrost wskaźnika zatrudnienia, wzrost produktywności i konkurencyjności gospodarki unijnej, polityka imigracyjna polegająca na asymilacji imigrantów oraz stabilizacja finansów publicznych. Kolejnym dokumentem był komunikat Komisji sprostanie wyzwania związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w Unii Europejskiej z 2009 roku. Zasadniczo powtarzał on tezę swojego poprzednika, jednak tutaj już ogromny nacisk położono na aktywizację zawodową, zarobkową młodzieży, kobiet oraz osób starszych. Warto również wspomnieć o tym, że od 2006 roku odbywają się fora demograficzne. Ostatnie w 2013 roku się odbyło i ostatni raport pochodzi właśnie z tego czasu, natomiast w tym roku planowane jest kolejne forum demograficzne. Krótko omawiając jeszcze dokumenty unijne dotyczące polityki równościowej. Obecnie najważniejszym obowiązującym dokumentem jest strategia Komisji Europejskiej, strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci w latach 2016-2019. Stanowi on kontynuację poprzedniej strategii na lata 2010-2015 i omówię tutaj szczegóły w dalszej części referatu. Inne dokumenty to dokument Rady Europejskiej, plan działania w sprawie równości płci 2016-2020. Kolejnym bardzo ważnym jest strategia Europa 2020, który zastąpił strategię lizbońską. Strategia lizbońska, w dokumencie tym postulowano uzyskanie przez Unię Europejską wskaźnika zatrudnienia kobiet na poziomie minimum 60% oraz mężczyzn na poziomie 70%. W strategii Europa 2012 te wymagania zostały podniesione. Obecnie dążymy do tego, aby wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn wynosił 75%. Jak to osiągnąć? Autorzy dokumentu tutaj wskazują głównie aktywizację zarobkową kobiet poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi. Bardzo ważnym dokumentem są również cele barcelońskie z 2002 roku, które ponownie kładą ogromny nacisk na aktywizację zarobkową kobiet poprzez zapewnienie tej instytucjonalnej, kolektywnej opieki nad dziećmi.
Szanowni Państwo, no, z analizy tych wszystkich dokumentów wybija się taki wniosek, że rozwiązaniem problemów demograficznych Europy oraz problemu nierówności płci jest aktywizacja zarobkowa kobiet oraz rozwój tej instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Głównym wskaźnikiem równouprawnienia płci ma być wskaźnik zatrudnienia kobiet, który w 2014 roku wynosił 64% w stosunku do 70% w odniesieniu do mężczyzn. Według Unii Europejskiej nierówności między kobietami i mężczyznami stanowią wynik pewnych stereotypów płciowych, a w szczególności podziału ról w życiu prywatnym. W dokumencie Strategiczne zaangażowanie na rzecz równości płci 2016-2019 wprost stwierdzono, że kobiety są ekonomicznie pokrzywdzone przez macierzyństwo z uwagi na większe zaangażowanie w opiekę nad dziećmi. Krytyce w tym dokumencie został poddany również fakt, że matki świadomie wybierają częściej pracę zarobkową na niepełny etat, co zdaniem unijnych decydentów powoduje niższą płacę dla kobiet. Autorzy dokumentu stwierdzają również, że kobiety generują mniejszy zysk na rynku pracy niż mężczyźni. Krytykuje się nawet wybór kierunku kształcenia przez kobietę, bowiem okazuje się, że kobiety najczęściej wybierają kierunek kształcenia zgodnie z tym zwalczanym przez Unię Europejską tradycyjnym podziałem ról w życiu prywatnym i są niedoreprezentowane w działach nauk ścisłych. Warto już tutaj właśnie zauważyć, jak wielka jest deprecjacja macierzyństwa w dokumentach unijnych. Macierzyństwo jest postrzegane przede wszystkim jako przeszkoda w rozwoju zawodowym kobiety, jako przeszkoda w uzyskiwaniu przez nią niezależności finansowej i awansie na wyższe stanowiska. Aktywność opiekuńczo-wychowawcza kobiet jest całkowicie niedowartościowana. Autorzy dokumentów w ogóle nawet nie próbują się podjąć oceny wartości tej nieodpłatnej pracy w domu, którą wykonują kobiety. Tymczasem w 2011 roku OECD opublikowało badania szacujące, że gdyby wliczać nieodpłatną pracę w domu do produktu krajowego brutto, to w zależności od kraju wzrosłoby ono od 19% do nawet 53%. W ubiegłym roku Główny Urząd Statystyczny opublikował podobne szacunki. W Polsce ten wzrost miałby miejsce o około 40%. Szanowni Państwo, remedium na problemy demograficzne i problemy w walce o równość płci ma być wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet. Celem jest osiągnięcie tych 75% wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wyrównanie płac poprzez przeciwdziałania podejmowania pracy przez kobiety w niepełnym wymiarze. To są cele nakreślone w strategii Europa 2020. Jak to osiągnąć? Podstawowym kluczem ma być objęcie jak największej liczby dzieci kolektywną opieką instytucjonalną. W celach barcelońskich z 2002 roku założono, że do 2010 roku minimum 90% powyżej 3 roku życia do wieku szkolnego ma być objęte taką opieką oraz minimum 33% poniżej 3 roku życia. Te cele nie zostały spełnione, ale w sprawozdaniu podsumowującym realizację celów barcelońskich zaznaczono, że one są w dalszym ciągu aktualne i w dalszym ciągu Unia Europejska dąży do ich spełnienia. Warto tutaj zaznaczyć, że postuluje się, aby żłobki i przedszkola były dostępne dla dzieci w jak największym przedziale czasowym. Rodzice mają się spełniać zawodowo, a opiekę, wychowanie nad dziećmi mają przejąć państwowi profesjonaliści. Jednocześnie de facto są pominięte w tych dokumentach alternatywne formy opieki nad dziećmi. To, co jeszcze chciałabym wspomnieć, to znamienne jest to, o czym wspominał dr Tymoteusz Zych, że w dokumentach tych powtarzana jest teza o zbawiennym wręcz wpływie
przedszkoli i żłobków na rozwój dzieci. Tymczasem kolejne badania naukowe dowodzą, że dzieci, które zostały posłane do takiej placówki opiekuńczo-wychowawczej zbyt wcześnie, a więc przed 3 rokiem życia, lub zbyt długo spędzają w nim czas, mają później poważne problemy rozwojowe, głównie na tle stale podniesionego poziomu kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu we krwi. Przechodząc do drugiej części mojego referatu i mając na uwadze czas, chciałabym przedstawić kilka badań, które pokazują, jakie są rzeczywiste preferencje i wybory kobiet w zakresie podejmowania pracy zarobkowej. Już w 2012 roku na zlecenie Komisji Europejskiej w 15 państwach europejskich przeprowadzono badania, które wykazało, że większość kobiet będących matkami małych dzieci preferuje pracę zarobkową na niepełnym etacie lub całkowite poświęcenie się obowiązkom opiekuńczo-wychowawczym. Tezy z tego badania zostały potwierdzone w badaniu z 2011 roku, w którym to zaledwie 11% matek europejskich zadeklarowało, że chce być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Aż 63% zadeklarowało chęć, możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy, zaś 26% chciałoby całkowicie poświęcić się obowiązkom wynikającym z opieki i wychowaniem dzieci. Szanowni Państwo, to nie są tylko badania w Europie. W latach 1997-2012 Pew Research Center przeprowadziło kompleksowe badania w Stanach Zjednoczonych, śledząc, jakie są preferencje i wybory tamtejszych matek. I okazało się, że tak naprawdę na przestrzeni tych 15 lat niewiele się zmieniło. W 2012 roku 47% matek mających minimum jedno dziecko poniżej 18 roku życia wolałoby pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy. 32% wybrałoby pełny wymiar pracy, zaś 20% chciałoby się poświęcić całkowicie pracy w domu. Bardzo ciekawe jest jednak to, że pośród matek, które już pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy, tylko 46% deklarowało, że jest zadowolonych z tego rozwiązania. Aż 54% tych matek chciałoby zmienić wymiar czasu pracy swojego albo poświęcić się całkowicie opiece dzieciom, albo zmienić wymiar czasu pracy na niepełny. Wspominając również krótko o preferencjach co do wyboru formy opieki, o których już mówił dr Zych, tutaj tylko zacytuję badanie z 2011 roku w Polsce, gdzie 85% polskich matek zadeklarowało, że najchętniej powierzyłoby opiekę nad dziećmi opiekunce z grona najbliższej rodziny lub przyjaciół, a aż 52% rodziców nie chciałoby posyłać dziecka do żłobka. Szanowni Państwo, już przechodząc do konkluzji, zaczynając od tego, że de jure Unia Europejska nie ma kompetencji do prowadzenia aktywnej polityki rodzinnej, to jednak podejmuje działania, które de facto są prowadzeniem polityki rodzinnej, wykorzystując instrumenty z zakresu walki z problemami demograficznymi i walki z nierównościami płci. I tą politykę rodzinną Unii Europejskiej można określić jako o charakterze socjaldemokratycznym. A więc nakierowana ona jest na wyrównywanie różnic między kobietami i mężczyznami, różnic, których wskaźnikiem jest wskaźnik zatrudnienia kobiet i mężczyzn. Kluczowym sposobem, jak już o tym wspomniałam, jest aktywizacja zarobkowa kobiet poprzez zapewnianie instytucjonalnej, kolektywnej opieki nad dziećmi. Szanowni Państwo, no, należy negatywnie ocenić to, jak w dokumentach unijnych deprecjonowane jest macierzyństwo, jak niedowartościowana jest aktywność opiekuńczo-wychowawcza kobiet oraz jak bardzo ignorowane są świadome wybory życiowe kobiet, świadome wybory, które wskazują, że
kobiety chcą pracować na niepełny etat bądź chcą poświęcić się pracy w domu. Tymczasem Unia Europejska konsekwentnie i usilnie dąży do zatrudniania jak największej ilości kobiet w pełnym wymiarze czasu pracy. A zatem te preferencje kobiet i polityka Unii Europejskiej całkowicie się rozmijają. Również fakt prowadzenia jednostronnej polityki promującej żłobki i przedszkola, to trzeba to poddać krytyce, ponieważ nie daje tak naprawdę wyboru rodzicom co do formy opieki nad dziećmi, a jednocześnie stygmatyzuje tych, którzy postanowili zająć się osobistą opieką nad dziećmi. Bardzo dziękuję za uwagę.